A teraz o wydarzeniu, którego nie było. Wieżowiec przy ulicy Tysiąclecia Państwa Polskiego w Białymstoku miał być dziś spektakularnie zburzony. Informujące o tym ogłoszenia pojawiły się na osiedlu Białostoczek. Mieszkańcy przyszli to wydarzenie ujrzeć na własne oczy, ale się rozczarowali. Anna Borkowska-Minko. A jak się pisze wieżący? Sprawcy całego zamieszania z ortografią są na bakier, ale za to bezbłędnie przewidzieli reakcję ludzi. Na osiedlu Białostoczek w Białymstoku na przystankach autobusowych powiesili ogłoszenia, że ten budynek ma być w sobotę o godzinie 9 zburzony. Ale to raczej ja podejrzewam, że to chyba jest jakiś blef, albo... No bo nie no. Jeżeli są ogłoszenia... No są ogłoszenia, no to chyba by z ludzi pajacy nie robili. To skąd się państwo dowiedzieli? Ach, to już... Coś jakie istnieją. Niektórzy poczuli w sobie nawet żyłkę dokumentalisty. Tak, i z daleka, i z domu nagrywałem, jak stoi ten budynek. Mimo zmiennej pogody wytrwałość towarzyszyła oczekującym na wydarzenie mieszkańcom osiedla. Niektórzy wykazywali niebywałe zrozumienie. No ale miało się zacząć o 9, już jest 9.30, nic nie ma. A to charakterystyczne dla naszych czasów, dla naszego państwa. Że niejednokrotnie, które ma w odpowiednim czasie dziać się, dzieje się z poślizgiem. Ruina, stojąca ruina. Ale budynek ani drgnął. Dzień dobry, to jest firma Morze Deberpol. Jeden z obserwatorów zadzwonił do właściciela budynku. W końcu ten powinien być żywotnie zainteresowany swoją własnością. Wiadomości były niespodziewane. To co napisali, że będzie wysadzanie? Ale kawał zrobili, no nieźle, no to już opublikuje telewizja białostocka. Oj, no straszne, straszne oszustwo. Nie, to bez przesady. Ja powiedziałem, że gapił w policzo. 8, ale rura. No, szkoda, że to nie 1 kwietnia taki numer robili, bo by było prima aprilis, numer za stulecia. Niedługo w internecie zobaczymy filmiki albo zdjęcia z ludzi, którzy stoją z aparatami i czekają. Ale ty zobacz, jak ja robię.